Cześć, witajcie w kolejnej nowości na moim kanale. Jest ją gra Demolition Build 2018, czyli jest to o rok wyższa gra niż ta, którą kiedyś nagrywałem, jeśli pamiętacie jeszcze. Także dobra, stwórzmy profil gracza. Można z kobietę... Ej, dawajcie, czarną siłę będziemy. Hard mode nie, oczywiście, zwykły mode. I 0%, czyli to jest, jak widać... A co to jest? EUS, nie, dajmy... EU. W sumie nie wiem, ja podejrzewam, że ta gra na medium będzie chodziła całkiem dobrze. Ej, halo, czemu mi się fullscreen wyłączył? Dobra, jest okej. Bo poprzednia część lubiła choć się zacinać dosyć często, znaczy no, chodziła jak chodziła. Dlatego tą sobie ustawmy na medium. O, może trochę podgłosię grę. Będzie chyba okej. Teraz. No i się wczytuje. No, czym ta jest ta gra? Oczywiście gra jest o pracowniku budowy, który ma własną firmę. I okej. Jaki boss, jaki kurde, jaki rosyjski figo. Hey, are you there yet? You took long enough. Keeping clean, wanting is bad for the business. Okej. Zacznijmy pracować. I don't need stacking. Co? Dobra, nieważne. No, accept the contract, bla bla bla. Okej, okay, to jest, tak wygląda kierka. I chodzi w 40 klatkach. Nie ma tragedii, było gorzej chyba ostatnio. Danger, Demolition in Progress. To jest kontrakt. Old Casino, we are changing into restaurant. Okej. Okay. Nagroda, 5 dolców, spoko. Więc musimy tu wejść. Demolish, a w zasadzie jedną rzecz chyba tylko niszczymy. I tu jest load, czyli tu mamy gruz ładować. Okej, okay, okno niestety nie wchodzi. I tu mamy 2 ciosy. Super, demolisz. I co tu burzymy? Okej, okay, put us in the container. Aha, chairsy, dobra. Halo. Wnosimy krzesła. Hej, no nie puszczaj tych krzesłów. Remove the electric wires. Aha, krzesła i ten. W sumie za 5 dolców taka robota, to też bym chciał popracować. Nawet nie godzinka, 20 minut roboty, kurde. Okej, okay, przerabiamy ten... Ej, halo. A ciekawe, czy potem będzie... Ej! Poproszę, ale grafika jest chyba ładniejsza niż w poprzedniej części. A jak a wygląda jak wygląda, także no, wiecie jak wyglądała poprzednia część. Okej, okay, naprawiamy, w ogóle to jest śmieszne, kurde. Ej, co jest? Widzicie, klucz robię tym kluczem, to jest, nie pamiętam, albo francuski, albo jakiś inny, szwedzki, nie, to jest chyba francuski. Kurde, nie wiem. Ej, krzesło, gdzie jest więcej krzesł? Krzesło, tam są krzesło. Okej, okay, worker senses, use, aha, R. Patrzcie jaki ten, kurde. Jaki, jak to, no, ułatwiacz gry, kurde, pokazuje nam jak mamy, gdzie są te nasze brzydkie rzeczy. Znaczy rzeczy brzydkie, cały jesteś brzydki, ty, no jestem, no ale nie o to chodzi. Rzeczy, które musimy wymnożyć, w ogóle jak szybko biegamy, on to jest na sprincie wszystko. Okej, okay, task done, teraz remove electric wires. R, dobra, tu są kable? Można je wykręcić? Nie, oczywiście z młota, zapierdziel, jak nie wiesz. Albo nawet się po prostu wyciąga je. Okej, okay, niszczymy korytka. Jazda tam. Pięknie, contract demolition. Co tam nam pokazuje? Demolish the walls inside, demolish the lion. Status is on the roof. On the roof, okej, okay, czyli zniszczymy to. Patrz jak teraz dwustopniowa. Dawaj, prawym przyciskiem niszczymy. Można kucać? Można. Nawalaj od dołu. Teraz nie ma takiej zaawansowanej fizyki, jak widzicie to. A jednak jest! Ściana nam na łeb spadła. Jezu, BHP nie zachowane. I co teraz? Co teraz, mości panowie? Ja dostaję bonus. Ile bonusu? Ten bonus jest kilka razy większy niż, kurde, bazowa wypłata. Dobra, chcę wstać. O, nie, zaraz kiknę. Achciu! Ha, dziękuję od razu, bo ja wiem, że się pojawi komentarz na zdrowie. Ale mam nadzieję, że was nie wystarczyłem, bo ostrzegłem. Jej, ściana leci znowu na łeb, kurde, BHP. I po BHP, w ogóle ciekawe co tu było, na pewno nie latryna, bo kto stawia w kiblu, kurde, ten, podłogę drewnianą, no na pewno nie ja. I myk z obrotówy. Trzeba troszkę poniszczyć. Ściany zostają niszczone, bonus kurde taki wielki. W ogóle co... Aha, dobra, nie wiem co oznacza w sumie tam taki macie do góry, góra róg. Jakiś dziwny napis, taki jakby 200x400 NW. Cokolwiek on nie znaczy. O Jezu, jeszcze te ściany, kurde, przydałby się jakiś większy młotek. Dawaj, jedziemy, Krzysiek, Krzysiek.
Nawalaj to. I znowu nam coś na łeb spadnie. Jezus Maria. Symulator majstra pełną gębą. O kurde, fajnie jest, można zniszczyć kurde z zewnątrz tynk w środku cegły, ale tynk zostanie, nie? No tak jest w prawdziwości. Kto nie niszczył nigdy tynku, ten nie wie. No, dokładnie. Tu w ogóle kable, posprzątałbym to, ale po co? Na dachu, trzeba wejść na dach. Ciekawe, czy tu jest jakieś wejście na dach. Podejrzewam, że tu będzie. Okej, okay, naprawiliśmy drzwi, przy okazji to już takie, wiecie, darmowe zlecenie. Ciekawe, czy to może kamerę zmieniać, a nie próbuję, bo jeszcze coś mi się stanie. Ej, można po dachu wchodzić, yeah. Okej, okay, statuły lwa. Panie lwie, kto tu jest królem dżungli? Śmietniku dżungliski najgorszy. Patrz, kurde. Zaraz swego brata zniszczę, a ty coś tam tak gapisz, kurde. Nawet nie widziałeś, tak jestem szybki ninja, że zaciukałem twojego brata. I masz w plecy! Kurde, taka brutalna gra. Patrzcie, zabijam króla dżungli. Jak on jest królem dżungli, to jestem królem sedesów, kurde. Okej, okay, task done. Super! Zarąbiście, zrobiliśmy zadanko. 5 dolarów zarobiłem z kontraktu, a 250 jako bonus. Okej, okay, a muzyczka leci, gruba, lecimy, zium. Super, dobra. Workers Sense, fajnie to w ogóle brzmi. A jak wiecie, poprzedniej części ukazały się chyba 3 odcinki aż, także no to nie było dużo, ale zobaczymy jak tutaj będzie. Masz telefon od klienta, powiedział, że zniszczyłeś, no, bezcenne, o Jezus. Bezcenne statuły lwa, ładuj mój ładuj twardo ten kontrakt. Aha. Co? Okej, okay, właśnie mnie wylali z pracy, bo zrobiłem to, co mi kazali. A i prawdopodobnie teraz. Okej, okay, hej, słyszałem, że cię szef wylał. Nie martw się. Też rzuciłem pracę, koleś płacił ciulowo. I śmierć jak gówno w sumie. Dobra, become partners. Okej, okay, czyli koleś proponuje mi własną kompanię, dobra, rozumiem. Nie chciałbym się czytać naprawdę. To jest tak zapytania, czy co ja mogę sobie enter to show hint parking slots. Nie, ja chciałbym na przykład o, pickup, super. Delivered. Co? Ja myślę, że tam tronać. Jest, jest mój pickup. Yo, pick up the phone. Muzyczka leci oczywiście. O kurcze. Ale śmieszna muzyczka. Dobra, land properties. Na razie lećmy tam, gdzie musimy lecieć. Oczywiście na pierwszej kamerze, bo to jest realistyczna gierka. Odkryto garaż. Na ręcznym, bo to realistyczna gierka. A na ręcznym się tylko wchodzi w zakręty. Jazda! Do siemeniu! Jesteśmy w biurze. To jest biuro, tak? You need to start the office here to start walking. Requirements. Aha. A, tu jest. 10 tysięcy. A mam 10 tysięcy! Brawo! Do you want? Oczywiście. Development stage. Remove the plank barricade from the windows and door and demolish the ruins. Okej, okay, czyli mamy przygotować nasze biuro pod działalność. A, to już jest gotowe. Myślę, że będziemy budować. Dobra, ja ej, halo. Nie, dobra, dobra. Ja chcę... okej. Okay. Super. Zapite dechami jakieś, kurde, biuro u króla sedesów. Lecimy, musimy... Ej, nie da się przez szybę, a taka jest realistyczna, widzicie? W prawdziwości też się nie da desek przez szybę zbić. Tylko, że w prawdziwości szyba nie jest ten... to jest ruiny? A nie, myślałem, że to są ruiny. Okej, okay, nieważne. Tu mamy biura, nie ruiny. Ej, czemu? Czemu to jest tak daleko? Land property, devil... Okej, okay, nie, tu też spoko. Gdzie są jeszcze barykady? A, tu są barykady. Dwa. No hita. Jeszcze gdzieś dwie barykadki zostały. Podejrzewam, że gdzieś tu mimo wszystko nie widziałem, nie. No tu jest, od środka? Nie, tam są do góry, widzicie? Ja już widzę. Trzeba wejść na dach, jest, ale wielkie biuro. A, jednak to nie jest moja część domu. To jest moja część domu! Okej, okay. No i co? Tu jednak, ej to... I co teraz? No teraz ta gra jest tak realistyczna, że... Że ja nie mogę tego przez okno zrobić, a tam jakaś drabina była? Nie sądzę. Dobra, a może jednak była? A ja jestem ślepy jak kurde...
ślepym tylko można być. Poka mi to... A, no jest, dobra. Rzeczywiście. Poka drabinkę. Toggle help. Wyłączę tę pomoc, bo niepotrzebnie tam marnuje nam ekran. Task done. Demolish the ruins. Tu są ruiny. Jazda! O, ja jedyś. Na łeb, na szyję leci wszystko tam. Walić to. Dobra, na szczęście dostaję bonusów za to, także... Znaczy, nie trzeba... Każdego po kolei niszczyć. Ałaj, dobrze, że tutaj można na łeb dostać. Ja pierdzielę, to jest BHP poziom 0 normalnie. Czajcie takiego pracownika? A, walnę sobie to i leci. O, Akademia Faili, welcome to. Dobra, na szczęście, task done, spoko. Press enter to finalize, okej. Jest! Development stage completed. Spoko, no to nasze biuro, welcome to. I co trzeba? Trzeba pewno kupić coś fajnego do tego biura. No, telefon dostaliśmy. Yo, what's up? How it's going? My name's Pirpa! Also, we need to heavy machinery to better contracts. I make machine shop on the park. Can you drive there to taxi clicking on the location to fast travel? Okej, jest szybka podróż. Bardzo ładnie. I możemy kupić bulldozer. Tabulatorium jest ten. Fajniutko. Znaczy nie, czy w sumie fajniutko. Dobra, ale jak to jest mapa? Tutorials, worker, sensor, interact, tools, move, menu? Pod menu będzie mapa? Jest mapa. Dobra, i musimy, nam zaznaczył... Oje, daleko. Tutaj, dobra, więc... Tak suwą, w sumie fajnie. Dobra, you have bulldozer. To jest walec. To jest bulldozer w sumie? Ciężko stwierdzić. This vehicle is not bought. Tu nie jest kupione. No tak, no to będzie bulldozer, bo tu innego nic nie widzę. Ale nie wiem, czy bulldozer... A, może i tak. Jakiś robot jest, kurde... A, do kucia służy. Okej, no to kupmy sobie bulldozer. Gdzie tu jest zakupno? Tu jest kupno. For sale. Ile? 2000. No to bierę. Jasne. Okej, to pass the exam. There should be exam sign near you. We start bulldozer exam. Okej, czyli musimy... No, no to może jedźmy tym bulldozerem. Aha, musisz zrobić licencję. I fajne! Fajne to! Licencja najpierw, a potem dopiero. License terms, okej. Bulldozer driving skills. No to chyba nie o to chodzi... w zdobywaniu licencji, żeby pokazać, jak się jeździ. Okej, ale to zapieprza jak na gąsienicowy. Okej, drive over the checkpoints, demolish brick walls. Okej, czyli trzeba to niszczyć, spoko. Okej, góra dół działa tak jak w tamtym. Jazda. O, trochę pouszkadzane, ale nieważne. Okej, teraz się udało nie zrobić błędu. I walimy. Bonus. Nie dostaję bonusów tutaj. Niestety. Okej, flatten the pipes. Co? Piles, a nie pipes. Jesus. Dobra, jazda. Ojo, to takie ma... Kurde. Jedziemy. Trzeba powolutku robić. Okej, jedziemy. Tak, kurde, z wujkiem robiliśmy, jak mnie zabierał, kurde, na kolanach. Na bulldozerze mnie ten zabierał i tak równaliśmy wszystko. Strasznie potem tyłek bolał, ale no... Tak było. Dobra, śmigamy. Dawaj! Task done! Pięknie, i tak nie mam w sumie za to pieniędzy, także sfinalizujmy. Mam licencję! Na sam, myślę, że skam tam jest napisane. Mam licencję na kierowcę bulldożera. Yeah. Answer. Okej. Myślę, że jesteś gotowy na jakieś kontrakty. Bla, 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 Mr. Freeman. I lecimy. End company rating D, czyli jakieś tam ocena kompanii. Tu jest parking. Tam mamy jakieś, co tam można kupić? Samochody nowe? No mniejsza, na mnie o samochody chodzi. Tylko jakieś lotnisko w ogóle, halo, fajne rzeczy. Taksi... A, że muszę odkryć najpierw, dobra. Dawać na lotnisko. Jest lotnisko, jest i ja, a czyli jestem i ja. Trzeba tamto odkryć. I chodźmy, poprośmy może nasz track. O, pięknie! Ciekawe, czy to jest... Będzie można latać? Nie no, na pewno nie będzie można latać. Ale trzeba zjechać te znaki zapytania, tak? I one nam pokażą, co tam się znajduje na tym.
Uwaga, jak wjadę, to co się stanie? Enter to show the hint. Collecting gold nuggets, breaking rocks, heavy, jammy, high robot, ok, czyli to na razie nic z czego byłbym w sumie potrzebne by mi było. A pojedźmy sobie tylko tam zobaczyć, co tam jest. W ogóle mapa jest większa, nie wiem, ciężko to orzec. Albo chodźmy tutaj, coś może zrobić, jakąś jeszcze questika na koniec. W ogóle ruch nawet jest uliczny, yeah. Czy tu będę mógł kontrakt? A nie, Lumber Depot, czyli tu jest kolej z drewnem. Tu prawdopodobnie będzie trzeba przyjeżdżać, żeby jak na przykład będziemy chcieli rozbudować w jakiś tam sposób swoje swoją poziomę. Old Casino, czy to jest to? Waypoint, okej. Ej, być może tu będziemy mieli jakieś kontrakty również. Fajnie by to było. Mam 1250. Nie, tu niestety kontraktów żadnego nie ma. Bo tu już zrobiliśmy w sumie. A tu jest jakiś kontrakt? No nie widzę tablicy z ogłoszeniem, także chyba tu też nic nie ma. Chyba, że to się w inny sposób robi. Zobaczmy. Jak śmignę tutaj. Uwaga, co tu będzie? Tam coś jest, a to jest parking. I co, że to można kupić? Nie, to chyba nie o to chodzi. Uwaga, zobaczmy, czy tu coś jest. Your office, ok, Gold Valley. Tu mam jakieś rzeczy. Czy może to jest, kurde? Dobra, tu mam bliżej w sumie. Pojadę tutaj sobie. Halo, czy ja mogę tutaj? Tak, waypoint do tego. Ok, lecimy, zobaczymy, czy tam jest coś do zbudowania. Albo do zniszczenia. Być może jest, być może nie. Nie pojedziemy, jak nie przekonamy się. Odwrotnie, nie przekonamy się. A, walić te przysłowia. Oj, w ogóle to są przysłowia. Dobra, czy tu coś jest? Są jakieś stary sprzęt. I tu jest co, jakieś bimprownicy.pl tu są? Halo. Waypoint has been reached, ok, no zarąbiście. I co tu jest? Jakiś warsztat, co, nie, to nawet nie jest warsztat, to jest jakieś popierdółka. No dobra, kurde, mogę nie przeklikiwać tego wszystkiego, bym wiedział przynajmniej co robić. Podejrzewam, że mimo wszystko jednak w czerwone ta area musi być. No area, co to jest? Wiecie co to jest po angielsku. Okej, okay, jest stacja paliwo, nie, to też trzeba tankować. I tak, to jest prawda, tu trzeba, o tak, proszę, danger. Demolition progress, this job is a dirty one. We bought some public bathrooms, but they in terrible state, remove the toilets and wall tiles. Okej, czyli musimy zniszczyć płytki i kible. I electric wires w sumie, dobra, więc zmysł budowlańca. Jej, co to jest? A, radiator, ok. Czyli grzejniki musimy. Dobra, zmysł budowlancy, co tu mamy? Mamy również kolejny radiator, spoko, czy grzejniczek. No czemu ja tak mówię sobie po angielsku? Nie wiem, bo jestem debilem, dziękuję. Wytłumaczyłem sobie sam wszystko. Tak, ojej, tu kolejny radiatorek. I ciach! Machamy to do kontenerka i electric wire. To w sumie prosta robota. Zobaczcie, ile więcej dostajemy. Tam marne 5 dolców, a tu kurde już 1500. Widzicie, jak nas wykorzystywał tamten zły koleżka? Okej, okay, tu jest kable i tam są kable. I tu są kable w ogóle. Tu jest kabel. Tutaj. I tutaj. Dobra, contract demolition. Okay, aha, jeszcze demolish the bathroom armature. Aha, czyli to wszystko. W ogóle. Okej. Okay. A ciekawe, co to pokazuje. Czy gdzie trzeba uderzyć, żeby jak najwięcej. Ej, fajne to jest. Patrzcie. No, tu trzeba uderzyć. I odpadnie taka część, kurde. A to się by przydało chyba wjechać tym, kurde. Naprawdę. No. Buldożerem. Czy będziemy o takie małe grosze się bawić? A czemu my w sumie nie? To ja poproszę tutaj. Jest, poszła cała łazienka. Zobaczcie, tak kurde naprawiamy miasto. W ogóle to jest chyba pierwszy dzień, 15 godzina, a ja już kontrakty zrobiłem. Więc naprawdę. O, tu kable leżą, piękne kable. I czy to też jest armature? Tak, to też jest armature. Więc nie ściśniemy lustro. Kurde, na... Czy to się zbije? Nie, trzeba to zniszczyć. Okej, okay. Ale tak fajnie, 2 dolce zostawać za każdą zbitą część, nie? Okej, okay. To poumierało śmiercią naturalną. Ojojo, ile tego będzie?
No nie, naprawdę. To by się jakiś przydał, kurde, mod pneumatyczny. I kibelek. Pyk. Jakie tam stare gówno, tak kurde, na brązowo. Pyli się wszystko. Okej, okay, machnie on this shit. O, tu jeszcze, kurde, są takie, widzicie, ściany. Nie, to są płytki, dobra. Zapomniałem. I dobrze, przypadkiem się nie da rozbić też ściany. Bo jakby się rozbijało ścianę, to by było smutno w sumie. Okej, okay, machniemy to. O nie, serio, to jest taka zabawa. To już wiem, czemu tyle płacili, kurde. Dobra, po kolei. Od góry do dołu. Niszczymy wszystko, bo i tak trzeba później wszystko zniszczyć w sumie. Demolish Bathroom Tiles. Kurde, ile tego roboty. Ile tej roboty. Ja nie wierzę. A tutaj spokojnie można porozbijać wszystko na drobny maczek. Żeby życie miało smaczek, maczek, 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 maczek. Pyk, dobra. Czy to jest? O, jeszcze tu płyteczki. Płytki rozwalam! Za pół darmo, 1500 od całego kibla. O, to niestety nie umarło. Myślałem, że sobie podpada i się potuczy coś, jak spadnie z góry. Niestety. Niestety nie. Okej, okay, tam coś się rozwaliło, więc dobrze. O Jezu, kibel przy okazji rozwaliłem, no trudno. To trzeba już zrównać do poziomu, kurde, tego. Do poziomu gruntu. Jestem ciekawy, czy tu gdzieś na przykład, gdzie jest rura, odpływ kanalizacyjny. Chyba tam pod spodem. Dobra, pykamy to na wolno. I piękno jest, dobra, super. To też... Śmiesznie, spłuczek nie trzeba niszczyć, ale... Ale kible jak najbardziej. Dobra, wiecie co, ja myślę, że to już skończę na tym etapie odcinek, sobie resztę rozwalę sam i widzimy się w kolejnym odcinku, jak już tu będę zrobił. Oczywiście, o ile chcecie, bo nie mówię, że będzie na pewno. Co to jest? Kaczucha! Hades byłby dumny. I co? No i na razie, dzięki za oglądanie. Piszcie, czy chcecie więcej oczywiście odcinków tego, czy też nie. Czy was interesuje taka gra jeszcze na moim kanale, bo kiedyś lubiliście pierwszą część, a czy Tom? To ja nie wiem. W sekcjach komentarzy oczywiście jest wasza. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i na razie.